Państwa serdecznie na debacie z kandydatami na prezydenta Bydgoszczy. Oczywiście moim zadaniem jako prezydenta jest zadbać o to, aby w tym kontrakcie było jak najwięcej zapisanych inwestycji, które ja chciałbym zrealizować w najbliższych latach. W pytaniu nieco jest nieprawdy, ponieważ nie oprotestowywałem, tylko zakwestionowałem fakt przede wszystkim, że kontrakt terytorialny, który miał być podpisany, jest w ogóle mi nieznany. Nieznany, ponieważ nie otrzymałem takiego dokumentu. Otrzymałem jedną kartkę, która jest 50 milionów potrzeb, a tak naprawdę środków finansowego nie znacznie mniej. Te główne inwestycje, drogowe, Grunwaldzka Kamienna, rozbudowa sieci tramwajowej, młyny rotera i termomodernizacja wszystkich budynków publicznych, szkół, przedszkoli, żłobków i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, z najważniejszych inwestycji to moim zdaniem inwestycje przede wszystkim drogowej. Bydgoszcz ma bardzo zaniedbaną sieć infrastruktury drogowej. Wiemy to sami, są problemy też i komunikacyjne, dlatego ja bym tutaj w tych dwóch sferach postrzegał największe dofinansowanie. Czyli drogi, układy drogowe, bezkolizyjne skrzyżowania. Tam najbardziej są potrzebne nam pieniądze. Dziękuję bardzo. Kontrakt terytorialny jest bardzo ważną historią dla miasta. Powinniśmy wiedzieć, na co możemy wydawać pieniądze. Oczywiście teraz możemy całą listę potrzeb sobie tutaj opowiadać, kiedy i tak nie wiemy, czy to będzie możliwe do zrealizowania, bo nie ma żadnych informacji, czy te pieniądze w ogóle będą i jakie one będą wysokości. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście, jeśli chodzi o to, co powinno być w Bydgoszczy zrobione, to przede wszystkim inwestycje drogowe. Jesteśmy zakorkowanym miastem, to po pierwsze. Dostęp do S5, który był obiecywany przez Platformę Obywatelską przez kilka lat. Jak wygląda to w Pawłowku, gdzie ma być węzeł drogowy łączący nas ze S5, to Państwo doskonale wiedzą. Jeśli chodzi natomiast o inwestycje, oczywiście drogi i jeszcze raz drogi. Tego w Bydgoszczy brakuje i to jest priorytet, który powinien być w sposób zdecydowanie broniony i w tym... Dziękuję. Wszystko to pokłosie się faktycznie z ITU. Chciałabym przypomnieć, że radni SLD upoważnili Pana Prezydenta uchwale, aby walczyć o ZIT bydgoski. Ryzykowaliśmy nawet z rozbiciem koalicji, tyle było to dla nas ważne. No i jak Państwo wiecie, koalicja się rozbiła. Wśród tych inwestycji jest wiele takich, które nie są ani konsultowane z mieszkańcami, ani tym bardziej z radnymi. Są tam takie inwestycje, które są wbrew temu, co dzisiaj jest zapisane w budżecie miasta. Gdybym miała wskazać te inwestycje priorytetowe, to oczywiście przede wszystkim te, które trudno miastu byłoby samodzielnie realizować w późniejszym okresie, a więc komunikacja, sieci drogowe i tramwajowe, ale nie lekceważmy również dużego programu termomodernizacji wszystkich budynków miejskich w Bydgoszczy. Jest tak, że dzisiaj prowadząc inwestycje musimy, wiadomo, na jakieś kompromisy iść. Jeżeli jedno miasto z drugim walczy, kto ma przewodnią siłę, no to proszę Państwa, nigdy nie będzie dobrze. Ja prowadzę działalność gospodarczą i jest tak, że jeżeli się nie rozmawia z osobą drugą, no to nie uzyskamy tego jakże kompromisu. Proszę Państwa, tu w pytaniu było młyny Rodygiera. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy nie wiadomo co... Przepraszam, przejęzyczyłem się. Proszę Państwa, nie wiadomo co tam ma być. Moim zdaniem powinno być tam dom techniki. Dla młodzieży, inne miasta to robią, wycieczki szkolne, przyjeżdżają, to wszystko i to praktycznie się rozwija. My nie potrafimy jakby swojego miasta promować. Dziękuję. Powinno się zmierzać do tego, żeby wszelkie inwestycje zmierzały do rozwoju przedsiębiorczości. Bydgoszcz musi stać się miastem przedsiębiorczym, a nie miastem, w którym ciągle się kłócimy i mówimy, co byśmy chcieli prędzej i na co wydać te pieniądze. Ja chciałabym wiedzieć, skąd my będziemy w przyszłości, czy na czym my będziemy zarabiać nasze pieniążki. Dziękuję. Dziękujemy. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o to, na co przeznaczyć pieniądze, to odpowiedź jest oczywista, na drogi. Tak jak moi poprzednicy mówili, uważam, że nie ma sensu wydawać pieniędzy na błyskotki w tej chwili, bo po prostu nie mamy na to pieniędzy. Miasto jest zadłużone na blisko miliard złotych i nie ma środków, żeby budować młyny rotera, centrum kongresowe, akwaparki i tak dalej. Jak w domu nie ma mąki, nie kupuje się złotego zegara. Temat finansowania sportu zawodowego, że tak powiem, jest zawsze tematem bardzo gorącym i bardzo trudnym.
jestem zwolennikiem finansowania tych dyscyplin, czy dofinansowywania, przepraszam, tych dyscyplin, które rzeczywiście promują nasze miasto, które dają satysfakcję mieszkańcom z tego, że uczestniczą w pięknych zawodach, w emocjonujących zawodach. Co do żużla, proszę Państwa, za mojej kadencji rozpoczęliśmy przebudowę stadionu żużlowego. Od likwidacji, od przebudowy całego przodu stadionu, czyli od ulicy, od likwidacji toalet, które pamiętały późnego Gomułkę, czy od też regeneracji, jakby to powiedzieć, szczytu stadionu. Pomysł był taki, żeby przebudować trybunę B, zadaszyć ją, przybliżyć łuki. To było przygotowane, nie jest realizowane, pewnie nie ma na to pieniędzy, czy nie było pieniędzy. Jest to oczywiście kwestia też zainteresowania tym sportem w naszym mieście. Jeśli na mecze derbowe między Toruniem a Bydgoszczą przychodzi 2-3 tysiące widzów, jest to trochę kiepski wynik. Więc to trzeba by zastanowić się, jak to zrobić, żeby tego typu sporty finansować zgodnie z potrzebami mieszkańców. Powiem tak, rozwiązania trzeba wprowadzić systemowe, bo nie może być faworyzowania dyscyplin, nie może być faworyzowania klubów. Na pewno trzeba uwzględnić to, jakie są potencjały klubów poszczególnych. Poza tym tutaj, ja bym powiedział tak, tutaj nie chodzi też o to, żeby dyscypliny ładnie wyglądały i ładnie mieszkańcom się to wszystko, ładnie wyglądało to na stadionach. Chodzi o to, żeby te dyscypliny, te kluby również promowały miasto. Bo jeżeli miasto ma do czegoś dokładać, również musi być ten wymiar jeszcze dodatkowo marketingowy, czyli po prostu na pewno chodzi też o to, że należy wspierać po pierwsze kluby, drużyny, które też gwarantują promocję miasta, jak i to, że zabezpieczają potrzeby mieszkańców w zakresie uprawiania sportu, bo nie zapominajmy, że sport to nie tylko duże, wielkie imprezy, ale to również te małe, czyli na przykład szkółki dla młodych adeptów piłki nożnej, również takie elementy również trzeba wspierać. Także jest rozwiązania trzeba zrobić systemowe, uwzględniając potencjały klubów, ich możliwości, a także ofertę, jaką dają miastu. Tak naprawdę decyzje o finansowaniu klubów to są decyzje o przeznaczeniu pieniędzy. Wspólnych pieniędzy, które są w budżecie miasta, na przykład na sport, a nie na przykład na edukację. To są bardzo trudne decyzje. Gdzie jest granica, to jest pytanie, gdzie jest granica przekazywania klubom środków? Ja zapowiedziałem, że nie powinno to być więcej niż 50% budżetu danego klubu. Powinno maksymalnie tyle pochodzić z budżetu miasta. I muszę przyznać, w przypadku Polonii jestem niekonsekwentny, ponieważ dzisiaj środki przeznaczone z miasta to jest około 70-80% tego budżetu, który klub jest w stanie sam zebrać. Także, a i tego nie wiem, to jest pytanie do prezesa, do rady nadzorczej, dlaczego tak ciężko pozyskać sponsorów dla klubu żużlowego? To jest oczywiście trudna kwestia, ale tak naprawdę to zarządy zabiegają o to, aby zebrać grono sponsorów w innych klubach, to się udaje. Są wspaniałe kluby koszykarskie, siatkarskie, które mają kilkudziesięciu sponsorów, nawet drobniejszych, i na tej podstawie funkcjonują. Dziękujemy. Uważam, że z budżetu miasta nie powinien być dotowany sport. Tak jak mówiłem, nie mamy na to pieniędzy. Poza tym nie zgodzę się z tym, że jest to promocja miasta. Żaden inwestor nie przyjedzie do Bydgoszczy przez to, że Zawisza zdobędzie Mistrzostwo Polski. Żaden nie odejdzie przez to, że Zawisza jest w tej chwili na dole tabeli. I naprawdę musimy skończyć z wydawaniem pieniędzy na lewo i prawo, bo po prostu nas na to nie stać. Także będę wszystkie kluby traktował porówno. Żaden sport profesjonalny nie dostanie ode mnie ani złotówki. Natomiast druga rzecz jest taka, że konieczny jest remont stadionu Polonia, o którym rzeczywiście mówiliśmy. Jest to pewien splot problemów, który nastąpił wskutek też polityki miasta. Miasto posiada w klubie udziały, klub jest zadłużony i przez to być może nie ma chętnych do kupienia udziałów na razie, bo pierwsza próba nie przyniosła skutku. Natomiast uważam, że sam stadion powinien być wyremontowany, bo stanowi też element historii miasta. Jest to najstarszy polski klub w Bydgoszczy i nad tym powinniśmy się pochylić. Finansujemy Zawiszę, 300 tysięcy Polonię. Taka jest różnica między dofinansowaniem do jednego klubu, a do drugiego klubu. To jest zapisane w budżetach, w dokumentach budżetu. Co do Polonii, uczestniczyłam w procesie, próbie procesu sprzedaży. Podano procedurę tej sprzedaży. Ona tak wyglądała, jakby po prostu nie chciano tego sprzedać. Inwestor spierał się o to,
miał najpierw podpisać dokumenty zobowiązujące go do spłaty zadłużenia, a następnie miano negocjować cenę. No dziwna to, bardzo to dziwna sytuacja jest. Później, kiedy próbowano poszukać prezesa, zaproponowałam, że zostanę prezesem gratis. Użyję mojej twarzy, mojego tytułu kobiety przedsiębiorczej, żeby pomagać klubowi. Bardzo uważam nośny, mógłby być chwytliwy temat. Niestety, prezesem klubu został pan księgowy klubu. Więc jeżeli taką mamy tutaj władczość nad klubem, no to nie wiem, w jakim kierunku ten klub ma zmierzać. Nie zapomnijmy, że w Bydgoszczy nie tylko jest żużel, a są też jeszcze inne dyscypliny sportu, które po prostu będę chciał wspierać. A jeżeli chodzi o żużel, proszę Państwa, jest tak, że to jest, powinna być też perełka Bydgoszczy, tym bardziej, że się odbywały mistrzostwa świata, mistrzostwa młodzieży. Teraz to jakby zanika. Nie wiem, czy po prostu miasto odpuściło. Zwróćmy, że obok sąsiednim miasto ma nowy stadion wybudowany, który można było zmodernizować. Wtedy mieszkańcy by przyjeżdżali, bo kiedyś to było dosyć dużo ludzi przyjeżdżało na mecze. Tak, budowanie tożsamości miasta musi się opierać na tradycji wielu jednostek, w tym m.in. klubu Polonia. I gdybym miała decydować dzisiaj, oczywiście tego nie uczynię, nie przenosiłabym stadionu, abym go przebudowała. Jednak z pewną inną filozofią, którą mam zapisaną w programie, a więc aby takie miejsca były otwarte dla mieszkańców. Aby te stadiony nie były zamykane w pewnych godzinach, służyły również mieszkańcom do rekreacji. A to tak na marginesie, no może bez składów, tak jak dzisiaj. Swego czasu miałam bardzo dużo wątpliwości co do powoływania spółek sportowych. To czas pokazał, że szukaliśmy różnych form wspierania sportu zawodowego, łącznie przez, między innymi również przez promocję. Ale ja mogę zobowiązać się, że na pewno wszystkie decyzje będą podejmowane ze stowarzyszeniami kibiców i wszystkie te decyzje będą podejmowane jawnie według tych samych zasad. Gdybym zaś miała zwrócić uwagę na jedną z dyscyplin, która w ostatnim okresie została trochę odsunięta na bok, to mam na myśli lekką atletykę. Począwszy od zajęć WF-u w szkołach, po otwarcie stadionu Zawisza właśnie na grupy uprawiające ten sport. Pierwszy problem to jest problem samego stadionu jako takiego, a drugi problem to jest oczywiście żużel jako klub sportowy. I oczywiście klub sportowy mógłby być sprywatyzowany, niekoniecznie metodą na obsłucha. Musi być w sposób jasny i przejrzysty zrobiony. Jeżeli ktoś się zgłosi z pieniędzmi i chce to przejąć, dlaczego nie? Proszę zauważyć, że na tym obiekcie również funkcjonuje klub piłkarski i w związku z tym ten stadion, jeżeli ma być modernizowany, uważam, że powinien być modernizowany, to nie pod żużel tylko. Niestety żużel staje się coraz bardziej dyscypliną niszową i nic, absolutnie nic nie wskazuje na to, że on się z tej niszy szybko wydobędzie. To są fakty. W związku z tym należałoby tak zmodernizować ten stadion, żeby on się stał obiektem wielofunkcyjnym. I można by to zacząć tworzyć albo na metodę, zdaje mi się, że w Gorzowie Wielkopolskim tak było, co rok ileś pieniędzy jest przeznaczonych na modernizację stadionu. Tak jak pan prezydent Dąbrowicz wspomniał, to zresztą ja też w swoim programie zapisałem. Prosimy zmierzać do końca. Aby najpierw umożliwić, uatrakcyjnić żużel sam sobie, żeby kibice na łukach nie widzieli tylko tych kasków zawodników ścigających się, tylko tak zmodernizować te łuki, żeby można było widać faktyczne walki.